Szanowny księże proboszczu, strażacy wykonują trudny i niebezpieczny zawód. Niektórzy mówią, że przy wykonywaniu tego zawodu potrzeba dużo szczęścia. My ludzie wierzący wierzymy, że potrzeba opatrzności Bożej, potrzeba pomocy boskiej, dlatego prosimy o odprawienie mszy świętej i prosimy o poświęcenie naszego sprzętu właśnie w trakcie uroczystej jazdy. Bardzo mi miło, wzruszony jestem, że właśnie przychodzicie tu do tej świątyni. Świątyni, która cieszy się również figurą świętego Floriana. Po mojej lewej stronie stoi Florian, który spogląda na nas wszystkich, użytkowników, którzy mogą być dotknięci takim czy innym nieszczęściem, jak również dla tych, którzy w pierwszej kolejności przychodzą z pomocą. Wtedy, kiedy wszystkim ręce opadają, tracą głowy, oni zawsze pełni wiary, zarazem pomysłowości przychodzą po to, by ratować człowieka, jego mienie i dobro. Dziś, kiedy będziemy obchodzić również poświęcenie nowego pojazdu strażackiego, parafia nasza przekazuje ornat świętego Floriana. Dotychczas nie było ornatu. Dziś ten ornat poświęcimy, na którym jest święty Florian, do którego będziemy się uciekać, modlić i prosić o potrzebne łaski. Niech on będzie pamiątką dnia dzisiejszego, pamiątką wszystkich strażaków, wszystkich stopni i wszystkich organizacji. Drodzy bracia i siostry, przyniesiony tu ornat w sposób szczególny pobłogosławimy na znak, że będzie on odtąd przeznaczony jedynie dla kultu Bożego, wtedy zwłaszcza, kiedy będziemy się modlić za strażaków do świętego Floriana, który ten ornat go przedstawia. Prosimy Boga, aby także nas umacniał swoim błogosławieństwem. Niech On, który jedynie jest święty, uczyni nas świętymi i pozwoli nam godnie i pobożnie uczestniczyć w sprawowaniu świętych obrzędów. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, Pan z Wami. Módlmy się. Błogosławiony jesteś Boże. Ty swojego jednorodzonego Syna ustanowiłeś najwyższym i wiecznym kapłanem nowego przymierza. Wybierasz ludzi, aby byli szafarzami Twoich misteriów. Ty ubogacasz swoim błogosławieństwem te szaty, zwłaszcza ten ornat przeznaczony do sprawowania przenajświętszej ofiary. Spraw, niech Twoi słudzy ze czcią je przytrzymywają i świętym postępowaniem naśladują to, co będą sprawować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, jest stąpi na ten ornat, który będzie służył w czasie Eucharystii. I każdy, kto będzie się modlił o potrzebne łaski za wstawiennictwo świętego Floriana, otrzyma. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Proszę o odrzucenie uroczystości, o złożenie wniosku zastępcy zewnętrznego kopertarza wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Wrocławiu, starszemu brygadierowi Markowi Krawczykowi. Oddziałem podstaw! Oddziałem prawo! Organizatorów dzisiejszej uroczystości. Witam serdecznie wszystkich Państwa w Lubawce. Dzisiejsza uroczystość zorganizowana jest z okazji obchodów Święta Dnia Strażaka w powiecie kamiennogórskim oraz z okazji uroczystego przekazania sprzętów pożarniczych. Organizatorami uroczystości są brygadier Sławomir Graczyk, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, druh Jan Kasprzyk, prezes zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Gospodarzem dzisiejszej uroczystości jest pani Ewa Kocęba, burmistrz miasta Lubawka. Dowódcą uroczystości jest młodszy brygadier Karol Leszczyński, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Kamiennej Górze. Dowódcą pododdziału jednostek ochrony przeciwpożarowej jest aspirant sztabowy Piotr Krupa, zastępca dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Kamiennej Górze. W dzisiejszej uroczystości udział biorą poczty sztandarowe Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kamiennej Górze, Ochotniczej Straży Pożarnej Marciszów, Ochotniczej Straży Pożarnej Pastewnik, Ochotniczej Straży Pożarnej Ptaszków, Ochotniczej Straży Pożarnej Krzeszów, Ochotniczej Straży Pożarnej Pisarzowice, Ochotniczej Straży Pożarnej Leszczyniec, Ochotniczej Straży Pożarnej Lubawka, Ochotniczej Straży Pożarnej Chełmsko-Śląskie, Ochotniczej Straży Pożarnej Miszkowice, Ochotniczej Straży Pożarnej Opawa, Ochotniczej Straży Pożarnej Okrzeszyn. Teraz nastąpi uroczyste podniesienie flagi państwowej. Pododdziały, baczność! Pododdziały na prawo, patrz! Poczet flagowy, baczność! Do podniesienia flagi państwowej, marsz! Pododdziały, poczta! Pododdziały, poczta!
Proszę o zabranie głosu komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, brygadiera Sławomira Graczyka. Szanowni Państwo, pozwolą Państwo, że przywitam zaproszonych gości. Witam panią Iwonę Krawczyk, posłankę na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Witam starszego brygadiera Marka Kamińskiego, zastępcę komendanta Dolnośląskiego Państwowej Straży Pożarnej. Witam panią Annę Korneć-Bartkiewicz, pełnomocnika zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Witam pana Jarosława Gęborysa, starostę powiatu kamiennogórskiego. Witam panią Małgorzatę Krzyszkowską, wicestarostą powiatu kamiennogórskiego. Witam pana Janusza Hodasewicza, burmistrza miasta Kamienna Góra. Witam pana Patryka Strausa, wójta gminy Kamienna Góra. Witam pana Wiesława Cepielika, wójta gminy Marciszów. Witam pana inspektora Janusza Cygala, komendanta powiatowego Policji w Kamiennej Górze. Witam komendantów powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej z powiatów sąsiednich, młodszego brygadiera Andrzeja Cioska z Komendy w Jeleniej Górze. Witam pana brygadiera Arkadiusza Delikatnego, zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze. Witam księdza Józefa Czekańskiego, proboszcza parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Lubawce. Dziękuję za odprawienie mszy świętej. Witam panią Janinę Ochojską. Witam radnych miasta Lubawka z przewodniczącym rady panem Michałem Ołtakiem. Witam członków zarządu ochotniczych straży pożarnych, oddziału powiatowego i oddziałów gminnych. Witam zaproszonych na dzisiejszą uroczystość szefów służb i inspekcji powiatowych i gminnych. Witam prezesów i dyrektorów firm, z którymi współpracujemy. Witam strażaków z zaprzyjaźnionej jednostki z Zaclerza w Republice Czeskiej. Witam orkiestrę dętą z Lubawki pod batutą drucha Ryszarda Migdalskiego. Witam młodzieżowe drużyny pożarnicze, witam przedstawicieli lokalnych mediów, witam wszystkich strażaków powiatu kamiennogórskiego. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że kolejny rok całe środowisko strażackie powiatu kamiennogórskiego wspólnie obchodzi święto naszego patrona, świętego Floriana. Poczynając już od tych najmłodszych, członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, poprzez uczniów klas o profilu ratowniczym, ochotnicze straże pożarne i Państwową Straż Pożarną, jesteśmy tutaj wszyscy razem, by świętować święto Dzień Strażaka. Jesteśmy razem, ponieważ łączy nas wspólna pasja, powołanie i chęć niesienia pomocy niezależnie od pory dnia, warunków atmosferycznych i okoliczności. Każdego roku na terenie powiatu kamiennogórskiego oraz miejscowości pobliskich prowadzimy około 1200 interwencji. To trudna i odpowiedzialna praca, wymagająca dyspozycyjności i osobistego zaangażowania.
Szczególne podziękowania kieruję do druków ochotników, którzy poświęcają swój wolny czas nie tylko na udział w działaniach ratowniczych, ale również na szkolenia, kursy oraz inną działalność prewencyjną. Z tego miejsca chciałbym zaznaczyć, że władze państwowe i samorządowe aktywnie wspierają naszą działalność. Każdego roku rosną nakłady na ratownictwo i na ochronę przeciwpożarową. W dniu dzisiejszym nastąpi przekazanie średniego samochodu gaśniczego dla miejscowej jednostki OSP w Lubawce oraz pojazdu ratowniczego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej w Kamiennej Górze. To już czwarty nowy średni samochód w naszym powiecie dla jednostki OSP. W dzisiejszych czasach rozwoju gospodarczego i technologicznego ratownicy potrzebują nowoczesnych technologii, nowoczesnych, skutecznych narzędzi do pracy. Potrzebujemy dużych i specjalistycznych samochodów, ale również tych mniejszych, o większej mobilności. Przecież nie wszędzie dojedziemy dużym, ciężkim, 16-tonowym samochodem. Bardzo się cieszymy, że sukcesywnie nasz sprzęt ratowniczy jest wymieniany i modernizowany. Chciałbym podziękować przybyłym na dzisiejszą uroczystość gościom, samorządowcom, przedstawicielom firm współdziałających. Dziękuję za wsparcie i zaufanie, którego nam udzielacie. Szczególne podziękowania kieruję do rodzin strażaków za wyrozumiałość i za troskę. Wsparcie, które od was otrzymujemy, jest dla nas bardzo ważne. Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim strażakom, zarówno tym ochotniczym, jak i zawodowym. Dziękuję za poświęcenie, za gotowość, za służbę. Niech święty Florian was ochrania i wspiera. Jest z nami jeszcze posłanka na Sejm, pani Joanna Augustowska. Proszę o zabranie głosu prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, druha Jana Kasprzyka. Szanowni goście, duchny duchowie, szanowni państwo. Na samym początku chciałbym uczcić minutą ciszy tych strażaków, którzy odeszli, a w szczególności naszego komendanta gminnego gminy Kamienna Góra, ducha Zdzisława Cedulę, który był niedawno. Proszę o minutę ciszy. Dziękuję. Szanowni państwo, spotykamy się na tym pięknym lubawskim rynku. Święcimy samochód, bo będzie już przekazanie było nieoficjalne, ale teraz będzie oficjalne, bardzo ładne. Tak jak powiedział pan komendant, mamy kolejny średni samochód. W tamtym roku nasz powiat bardzo dobrze wypadł w tej kwestii, ponieważ mamy zakupione dwa średnie samochody, mamy bardzo ładne i za to bardzo dziękujemy samorządowcom, radnym i sponsorom, bo bez tego nie byłoby tak pięknych samochodów. Wiadomo, nasze samochody są przestarzałe, niektóre, ale te są bardzo piękne. Jaki był miniony rok? Myślę, że był bardzo dobry. Zaczął się dobrze, chociaż w naszym powiecie, w gminie Kamienna Góra, mieliśmy dwa duże pożary budynków. Akcja ratowniczo-gaśnicza trwała kilkanaście godzin, ale akcja strażaków nie skończyła się z ugaszeniem pożaru, tylko kilka miesięcy później, gdzie włączyliście się w ten cykl pomocowy. Za to bardzo serdecznie wam dziękuję. Te rodziny mogły na was liczyć, wasze serce, hojność. Za to pokazaliście, że strażak to nie tylko gasi, ale ma wielkie serce. Za to serdecznie wam dziękuję. Ale były dobre chwile. Mieliśmy i zawody pożarnicze, i turnieje wiedzy pożarniczej, zawody wojewódzkie. Myślę, że to jest bardzo dobry czas na podsumowanie. Tutaj bardzo serdecznie dziękuję, bo organizatorami, takim kołem napędowym jest, jakby powiedzieć, obóz
z naszego powiatu. Obóz dla młodzieżowych drużyn pożarniczych. Ten obóz organizują zapaleńcy i za darmo. I za to bardzo serdecznie im dziękuję, bo ta młodzież z naszego powiatu garni się do nas i wie, że może na nas liczyć, a kiedyś ugrać ten piękny mundur. Chciałem na zakończenie podziękować wam wszystkim bardzo serdecznie za waszą wytrwałość, sumienność, za wasze zaangażowanie. Można zawsze na nas liczyć i na was. Myślę, że jesteśmy wspólni. Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna. Jak widać tutaj, nie ma podziału. Jesteśmy razem i będziemy razem. Za to bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Proszę o zabranie głosu burmistrz miasta Lubawka, panią Ewę Kocębę, gospodarza dzisiejszej uroczystości. Serdecznie witam na lubawskim rynku wszystkich strażaków z powiatu kamiennogórskiego. Patrzy na nas święty Florian. Mam nadzieję, że patrzy z dumą i z podziwem dla wszystkich tutaj zgromadzonych. Ksiądz kanonik w dzisiejszej liturgii powiedział, że działacie na chwałę Bogu i w ręce bliźniemu. Ja chciałabym złożyć wam życzenia wszystkiego dobrego z okazji waszego święta, żeby święty Florian czuwał nad wami w każdym dniu. Tyle samo powrotów z akcji, co wyjazdów. I pozwólcie, że złożę tą symboliczną różę na ręce najstarszego strażaka OSP z Miszkowic, pana Króla, Michała Króla. Nie wiem, gdzie jest, był w kościele. O, jest tutaj za mnie. Panie Michale, serdecznie dziękuję i składam naprawdę wszystkiego dobrego na pana ręce dla wszystkich strażaków. Pan Michał liczy 94 lata. Teraz nastąpi nadanie odznaczeń pożarniczych. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 roku odznaczył srebrnym medalem za długoletnią służbę starszego ogniomistrza Andrzeja Figurę. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2019 roku odznaczył brązowym medalem za długoletnią służbę ogniomistrza Daniela Borysa. Wręczenie medali nastąpi podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w dniu 18 maja 2019 roku we Wrocławiu. Minister Spraw Wewnętrznych postanowieniem nr 2 OP 2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku nadał brązową odznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej młodszemu ogniomistrzowi Robertowi Czyńskiemu. Wyczytanego proszę o wystąpienie. Proszę o udekorowanie odznaczonego przez zastępcę dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, starszego brygadiera Marka Kamińskiego, w asyście komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, brygadiera Sławomira Graczyka. Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa uhonorowani zostali druh Stanisław Jakubas, druh Daniel Krok, druh Janusz Frasiak.
Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaką strażak wzorowy uhonorowani zostali druh Mateusz Jaworski, druh Jarosław Kiełbasa, druh Kamil Tylutki, druh Damian Piekarczyk. Wyczytanych proszę o wystąpienie. Proszę o udekorowanie odznaczonych przez członka Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druha Jana Kasprzyka w asyście wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druha Tomasza Kulona. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego w Lubawce odznaką za wysługę lat uhonorowani zostali. Za wysługę 35 lat druh Wiesław Król, druh Mirosław Michalczuk. Za wysługę 30 lat druh Władysław Kuleszo. Za wysługę 25 lat druh Jerzy Gwoździński. Za wysługę 10 lat druh Mariusz Piętoń. Za wysługę 5 lat druh Maciej Król, druh Zbigniew Tobiasz, druh Patryk Nowakowski, druh Grzegorz Zięba, druh Norbert Motak. Szanowni Państwo, teraz odbędzie się uroczyste wręczenie aktów nadania na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze. Minister Spraw Wewnętrznych rozkazem personalnym nr 674 kadr 19 z dnia 19 kwietnia 2019 roku nadał z dniem 4 maja 2019 roku stopień brygadiera młodszej brygadier Agnieszce Mendelskiej. Wręczenie aktu nadania stopnia nastąpi podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka w dniu 18 maja 2019 roku we Wrocławiu. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nr 2/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku nadał z dniem 4 maja 2019 roku stopień aspiranta sztabowego aspirantowi Waldemarowi Porębie. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nr 1/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 roku nadał z dniem 4 maja 2019 roku stopień aspiranta młodszemu aspirantowi Pawłowi Nowakowi. Wyczytanych proszę o wystąpienie. Proszę o wręczenie aktów nadania stopni zastępcę Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, starszego brygadiera Marka Kamińskiego, asyście Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, brygadiera Sławomira Graczyka. Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu rozkazem personalnym nr WK 123/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 roku nadał stopień ogniomistrza młodszemu ogniomistrzowi Tomaszowi Decowi i młodszemu ogniomistrzowi Piotrowi Molendzie. Wyczytanych proszę o wystąpienie.
Proszę o wręczenie aktów nadania stopni zastępcę Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, starszego brygadiera Marka Kamińskiego, asyście Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiej Górze, brygadiera Sławomira Grzeszyka. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze rozkazem personalnym nr PK 123/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku nadał stopień starszego strażaka strażakowi Wojciechowi Sawickiemu i strażakowi Mateuszowi Gnojnickiemu. Wyczytanych proszę o wystąpienie. Proszę o wręczenie aktów nadania stopni Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze brygadiera Sławomira Grzeszyka, asyście zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, brygadier Agnieszki Wetelskiej. W imieniu awansowanych i odznaczonych głos zabierze aspirant sztabowy Waldemar Poręba. Panie Komendancie, Szanowni Goście. Dzisiejszy dzień jest szczególny dla nas strażaków. Jest to dzień, w którym zostaliśmy awansowani na wyższe stopnie służbowe oraz oznaczeni za zasługi dla pożarnictwa. Nasz wkład oraz zaangażowanie w wykonywane obowiązki zostały zauważone i docenione. Jest to dla nas bardzo ważne, aby w dalszym ciągu realizować swoje zawodowe aspiracje. W imieniu wszystkich dzisiaj wyróżnionych oraz własnym chciałbym serdecznie podziękować za uznanie i możliwość rozwoju. Jednocześnie pragnę zapewnić, że w dalszym ciągu będziemy wykonywać swoją pracę z dużym zaangażowaniem i poświęceniem. Proszę o zabranie głosu panią poseł Iwonę Krawczyk. Szanowny panie komendancie, panie starosto, samorządowcy, funkcjonariusze, funkcjonariuszki, druhny i druhowie. Zacznę od dzień dobry i dziękuję. Dziękuję w imieniu swoim i wszystkich, dla których, czy którym wasza praca ułatwia życie, ale nie tylko, gwarantuje bezpieczeństwo, czyli zapewniacie nam, mieszkańcom, bezpieczeństwo i to nie tylko wtedy, kiedy jest pożar. Tych zdarzeń losowych jest dużo więcej. To są wypadki samochodowe, to są zdarzenia na polach, jak podpalenia, to są kamienice, które potrafią się zawalić, to są inne drogowe zdarzenia. Jeszcze raz z całego serca składam wam ogromne podziękowania. Zauważyłam tutaj, pani burmistrz mówiła o najstarszym druhu, a ja chciałabym powiedzieć o tej najmłodszej druhnie. To wspaniale patrzeć, jak sukcesja przechodzi z dziadka Tadeusza na ojca, a teraz na wnuczkę Julkę. Półtoraroczna Julka jest tutaj z nami i na pewno też w przyszłości będzie gwarantowała nam bezpieczeństwo. I tak na koniec gratulacje i podziękowania dla pani komendant. Chciałabym właśnie na pani ręce złożyć wiązankę i podziękować wszystkim, którzy są tu obecni. Podziękować mieszkańcom, którzy rozumieją, jak ciężką pracę i służbę wykonujecie na co dzień.
i gratuluję tym, którzy w dniu dzisiejszym zasłużyli i otrzymali awans. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i dziękuję. Na ręce pani komendant ogromne gratulacje dla wszystkich. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu zastępcę Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, pana starszego brygadiera Marka Kamińskiego. Panie posłanki, panie starosto, panie i panowie burmistrzowie, panowie wójtowie, szanowni samorządowcy, panowie komendanci, pani komendant, druhu prezesie, członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kamiennogórskiego i oczywiście strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze. Przepraszam, że trochę tyłem, ale komendant powiatowy i prezes oddziału powiatowego zamówili okno pogodowe tutaj na dzisiaj. Także mam nadzieję, że ta przyłowa nie będzie zbyt długa. Szanowni Państwo, ja bardzo się cieszę i dziękuję za zaproszenie, że mogę tutaj dzisiaj być z wami i z wami świętować Dzień Strażaka. Świętujemy ten Dzień Strażaka wspólnie, zarówno strażacy Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. Z okazji tego Dnia Strażaka chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować za tą ofiarną i zaangażowaną służbę. Strażacy w dyspozycji pozostają w zasadzie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni roku. I za to należą wam się wielkie słowa uznania i podziękowania. Straż Pożarna, zarówno ochotnicza, jak i państwowa, stale się rozwija, ale też są nam stawiane coraz większe wymagania. W tej chwili strażacy to nie tylko ludzie od gaszenia pożarów, ale przypominam, że w zakresie naszych obowiązków jest udzielanie pomocy przy wypadkach drogowych, przy powodziach, przy zagrożeniach chemicznych, ekologicznych i wiele, wiele innych zdarzeń mamy w swoim zakresie obowiązków. Aby tym nowym wymaganiom sprostać, musimy się stale dokształcać, podnosić nasz profesjonalizm, ale też dysponować coraz nowocześniejszym sprzętem. I bardzo się cieszę, że dzisiaj również jest okazja do tego, żeby taki nowy sprzęt uroczyście przekazać na ręce druhu ochotników z OSP Lubawka. Cieszę się, że również w powiecie kamiennogórskim jednostki OSP są coraz lepiej doposażane, posiadają nowoczesne samochody, dzięki temu mogą skutecznie nieść pomoc ludziom potrzebującym. Cieszę się również, że Państwowa Straż Pożarna dzisiaj wzbogaci się o nowy pojazd typu Quad i tutaj wyrażę takie przekonanie, że chcielibyśmy w przyszłym roku podjąć skuteczne działania, żeby również jednostka ratowniczo-gaśnicza w Kamiennej Górze otrzymała nowy średni samochód ratowniczo gaśniczy. Szanowni Państwo, jeszcze raz dziękując wszystkim strażakom za tą ofiarną służbę, chciałem przede wszystkim wspomnieć o druhach ochotnikach, którzy tą swoją działalność, czyli ratowanie życia, zdrowia, mienia, realizują często kosztem życia domowego, osobistego, i robią to oczywiście za darmo. To zasługuje na szczególne podkreślenie. Chciałbym pogratulować wszystkim dzisiaj odznaczonym, awansowanym, nagrodzonym i życzyć, aby tych działań ratowniczo-gaśniczych było jak najmniej. Ale jeżeli już dojdzie do wyjazdu, aby wszystkie akcje kończyły się bezpiecznie, aby ilość powrotów zgadzała się z ilością wyjazdów. Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu starostę powiatu kamiennogórskiego, pana Jarosława Gęborysa. Szanowni Państwo, drodzy strażacy, bo tak powiem skrótowo, na samym początku chciałbym w imieniu swoim, całego zarządu powiatu kamiennogórskiego i wszystkich radnych powiatowych podziękować Wam za bardzo dobrą współpracę, bo zarówno z tą formacją zawodową, jak i z formacjami ochotniczych straży pożarnych ta współpraca jest bardzo dobra. Bardzo sobie to jako zarząd powiatu cenimy i mogę zapewnić, że w tym roku, w kolejnych latach również będziemy starali się, aby układała się ona jak najlepiej, aby wspomagać Was tak, jak tylko będziemy mogli. I taką gwarancję, taką deklarację tutaj składam. A przechodząc do życzeń z okazji tego pięknego święta, pozwólcie, że ponieważ tyle słów już tutaj pięknych zostało powiedziane, te życzenia będą dosyć krótkie, ale bardzo, bardzo szczere. Chciałbym w tym dniu Waszego święta życzyć Wam, Waszym bliskim wszelkiej pomyślności w pracy, w domu, aby ta praca Wasza była bezpieczna, aby święty Florian, Wasz patron, zawsze nad Wami czuwał. Pozwólcie, że przekażę Wam również serdeczne pozdrowienia, życzenia i gratulacje w imieniu pani poseł, pani minister Marzeny Machałek, która na dzisiejszą uroczystość była zaproszona przez pana komendanta. Jednak z tego powodu, że dzisiaj rano jeszcze musiała być w Warszawie, no nie mogła tutaj przyjechać. Dlatego też prosiła mnie bardzo, żeby Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić i złożyć Wam jak najserdeczniejsze życzenia. Wszystkiego dobrego i niech święty Florian zawsze będzie z Wami, z Waszymi bliskimi i z Waszymi rodzinami. Dziękuję bardzo. Na ręce pana komendanta pozwólcie złożę również list, który przysłała mi właśnie i poprosiła o przekazanie pani minister Marzena Machałek. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu panią Janinę Ochońską, prezesa Polskiej Akcji Humanitarnej. Witam Państwa bardzo serdecznie. W takiej uroczystości uczestniczę po raz pierwszy, ale kontakty ze strażakami nie są mi obce. We wszystkich powodziach od tej 97 roku po kolejne powodzie w innych regionach Polski zawsze współpracowaliśmy ze strażakami, ich pomoc była nieoceniona. Niejednokrotnie płynęłam łódką ze strażakami do ludzi, do których trzeba było dotrzeć, dostarczyć im wodę, żywność. To były naprawdę wspaniałe chwile takiej współpracy pomiędzy nami. Zresztą nasza organizacja ma również podpisaną współpracę z Komendą Główną Straży Pożarnej i bywały czasy, kiedy wspólnie organizowaliśmy pomoc dla na przykład BAM w Iranie po trzęsieniu ziemi czy w innych katastrofach. Także jesteście mi Państwo bardzo bliscy. I jeszcze chciałam też Państwu powiedzieć, bo tak zauważyłam, że na Waszych sztandarach jest słowo służba. Ja myślę, że zarówno dla Was, jak i dla mnie, dla pracowników humanitarnych, to słowo służba jest bardzo ważne. Służymy innym ludziom.
pomagając im w najtrudniejszych chwilach. Życzę Państwu z okazji Święta Strażaka, żeby święty Florian Was chronił i dziękuję za to wszystkie dobro, które czynicie wokół siebie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Pan starosta Gęborys już przemawiał w imieniu samorządowców. Ja jako burmistrz Kamiennej Góry pozwolę sobie również kilka zdań do Państwa dziś wygłosić. Proszę Państwa, drodzy strażacy, ciągle macie największe zaufanie wśród mieszkańców. Ciągle jesteście na tym najwyższym poziomie społecznego zaufania. Mówi się, że bycie strażakiem to służba, ale trzeba powiedzieć, że jest to także powołanie, szczególne powołanie. Trzeba mieć bowiem szczególne cechy, szczególne predyspozycje, żeby zostać strażakiem. Nie każdy może być w tej służbie. Dlatego tu są sami najlepsi, sami najwytrwalsi, sami najdzielniejsi. Chciałbym, żebyście zawsze nas otaczali taką opieką, jaką nas otaczacie na co dzień. Zawsze służyli pomocą w tych ciężkich sytuacjach, o których tu już dzisiaj była mowa. Życzę Wam wszystkim dużo zdrowia, mało akcji, ale wszystkich udanych Wam życzę. Udanych po prostu powrotów z tych akcji, do których będziecie musieli jechać. Mam nadzieję, że nadal będziecie świecić przykładem dla nas, mieszkańców, dla innych służb i że będziecie zawsze na każde wezwanie gotowi. Gratuluję wszystkim, którzy dzisiaj zostali awansowani i odznaczeni. Życzę dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Dziękuję. Szanowni Państwo, na ręce Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej wpłynęło wiele listów gratulacyjnych z okazji naszego święta. Życzenia spokojnej służby, bezpiecznych powrotów z akcji ratowniczych, zdrowia oraz szczęścia osobistego kierowane są do wszystkich strażaków z powiatu kamiennogórskiego. Wraz z życzeniami wpłynęły również słowa podziękowania i uznania za zaangażowanie i poświęcenie w służbie na rzecz obywateli. Życzenia te przekazali między innymi Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Leszek Suski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, Minister Spraw Wewnętrznych Joachim Brudziński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zofia Czernow, Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Waldemar Pawlak, Szefowie służb i instytucji oraz sympatycy naszej formacji. W tej chwili nastąpi odczytanie listu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z okazji Dnia Strażaka. Uczestnicy i organizatorzy uroczystości z okazji Dnia Strażaka 2019 roku. Drodzy strażacy Państwowej Straży Pożarnej, drogie druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych. Szanowni Państwo, trudna i niebezpieczna, ale jakże szlachetna misja strażaka darzona jest przez Polaków najwyższym szacunkiem oraz zaufaniem społecznym. W ten właśnie sposób rodacy wyrażają wielkie uznanie dla Państwa odpowiedzialnej, ofiarnej służby. W dniu świętego Floriana, Waszego patrona, kiedy przypada święto wszystkich strażaków, pragnę złożyć Państwu w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej najserdeczniejsze podziękowania i najlepsze życzenia.
Strażak jest symbolem poświęcenia i odwagi. Kimś, na kogo możemy zawsze liczyć i na kim nigdy się nie zawiedziemy. Nie tylko w obliczu pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof, ale również wielu innych zagrożeń, to właśnie strażacy są zwykle pierwsi w szeregu ofiarnych ratowników, niosąc bliźnim pomoc, nieraz z narażeniem własnego zdrowia, a nawet życia. To służba wymagająca szczególnych cech charakteru, a jednocześnie wysokich kompetencji, profesjonalizmu i sprawności. Polska jest dumna ze swych strażaków, którzy nieustannie składają dowody najwyższego kunsztu. Stanowicie jeden z filarów naszej państwowości i systemu bezpieczeństwa narodowego. Tak jest obecnie pośród wyzwań XXI wieku i tak jest od pokoleń, gdy polscy strażacy swoim patriotyzmem, niezłomnością, obywatelskim zaangażowaniem wspierali ojczyznę i niepodległościowego ducha, niejednokrotnie zamieniając mundur strażacki na żołnierski. Z waszego środowiska płynęły zawsze wzory najcenniejszych postaw. Niosą dzisiaj państwo w przyszłość to chlubne i inspirujące dziedzictwo. Pragnę serdecznie pozdrowić druhny i druhów ochotniczych straży pożarnych. Ogromnie cenię was wielki społeczny ruch. Jesteście prawdziwymi liderami w swoich lokalnych wspólnotach, pokazującymi, czym jest etos służby, solidarność i międzyludzkie więzi. Ochotnicze straże pożarne ofiarnie uczestniczą w akcjach ratowniczych, ale są również centrami życia społecznego w bardzo wielu miejscowościach. Kultywują miejscowe tradycje i formują zachowania młodych pokoleń. To właśnie z myślą o tych wszystkich zasługach uznałem, że w Komitecie Narodowych Obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości nie może zabraknąć przedstawiciela Ochotniczych Straży Pożarnych. Z okazji Dnia Strażaka składam wszystkim państwu życzenia wszelkiej pomyślności. Życzę bezpiecznej służby, skutecznych interwencji i szczęśliwego zakończenia każdej akcji. Życzę poczucia spełnienia w podejmowanych misjach i działaniach, nagradzanych nieustanną ludzką wdzięcznością. Niech święty Florian ma zawsze państwa w swojej opiece. Wszystkiego dobrego. Podpisano w Warszawie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Szanowni państwo, w tym momencie uroczystości nastąpi przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA 2,5 przez 32 man jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawce oraz pojazdu pożarniczego Kład dla jednostki ratowniczo-gaśniczej w Kamiennej Górze. Proszę o wystąpienie komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej w Lubawce, druha Piotra Rybaka, naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej Lubawka, druha Władysława Kuleszo, kierowcę nowo zakupionego samochodu, druha Mirosława Michalczuka. Naczelnik OSP, kierowca do odbioru samochodu, wystąp! Proszę pana komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej o przekazanie samochodu. Drucho naczelniku, mam zaszczyt przekazać wam dokumenty i kluczyki od nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Niech służy jak najlepiej. W imieniu całej jednostki składam serdeczne podziękowanie za zakupiony samochód podnoszący zdolność operacyjną naszej jednostki. I równocześnie zapewniam, że będziemy starać się, aby ten samochód był zawsze sprawny i należycie konserwowany. W waszej opiece, druhu kierowco, powierzam ten pojazd w nadziei, że będzie zawsze sprawny o każdej porze dnia i nocy. Uczynię wszystko, co będzie możliwe, aby ten samochód nigdy nas nie zawiódł. Proszę o wystąpienie matkę chrzestną samochodu ratowniczo-gaśniczego, panią burmistrz Ewę Kocębę oraz opiekuna samochodu drucha Wiesława Bienka. Z woli ludu strażackiego
Lubawskiej Ochotniczej Jednostki Samorządowej, strażackiej, nadaje Ci imię Tadek. Działaj sprawnie, gaś skutecznie, rozsławiaj imię jednostki lubawskiej oraz wszystkich jednostek gminy Lubawka. Przekazuje wnuk synowi Tadeuszowi Michałowi. Pojazd ratowniczy Kład Elfa 500. Posiada napędy terenowe 4x4, silnik czteroosobowy o pojemności 500 cm sześciennych, skrzynia biegów automatyczna, bezstopniowa. Posiada możliwości holownicze przyczep o masie do 200 kg. Dodatkowe wyposażenie zakupionego kłada to system sygnalizacji dla pojazdów uprzywilejowanych, wyciągarka elektryczna, pług oraz laweta do transportu kłada. Proszę o wystąpienie starostę powiatu kamiennogórskiego pana Jarosława Gęborysa, komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze brygadiera Sławomira Graczyka, kierowcę nowo zakupionego kłada starszego sekcyjnego Sebastiana Zawieruchę. Proszę o poświęcenie nowych pojazdów księdza Józefa Czekańskiego. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Jezus powiedział do swoich apostołów: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Boże, Ty mocą swojego słowa stworzyłeś wszechświat, dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem i moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli. Spraw, aby te pojazdy, które są dziełem ludzkiej mądrości i pracy, dzięki Twojemu błogosławieństwu służą dobru ludzi, ich pracy i wypoczynkowi. Za wstawiennictwem świętego Krzysztofa i świętego Floriana obdasz roztropnością wszystkich, którzy będą się nimi posługiwać. Niech ostrożnie i bezpiecznie odbywają swoje podróże i troskliwie dbają o bezpieczeństwo i ludzi w czasie nieszczęść. Gdy będą udawać się do pracy lub na ratunek i odpoczynek, niech w drodze towarzyszy im zawsze Chrystus, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
tym momencie nastąpi podziękowanie sponsorom samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubawce dziękuję wszystkim, którzy przeznaczyli środki finansowe na realizację tak ważnego dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców przedsięwzięcia. Zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy MAN o wartości 841 935 zł. Ochotnicza Straż Pożarna w Lubawce otrzymała dofinansowanie z następujących źródeł. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej udzielił dotacji w wysokości 244 tysięcy zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy udzieliły dotacji w wysokości 180 tysięcy zł. Gmina Lubawka przeznaczyła na ten cel środki w wysokości 413 tysięcy zł, w tym środki województwa dolnośląskiego w ramach umowy dotacji w wysokości 40 tysięcy zł oraz Nadleśnictwa Kamienna Góra w wysokości 9 tysięcy zł.